Czy wiecie, że istnieją niemieckie wersje niektórych polskich piosenek? I na przykład mamy niemiecką wersję Barki. Posłuchajmy. Ale to nie wszystko. Wiecie, że nawet Marek Grechuta śpiewał po niemiecku? Przesłuchajmy. Właśnie, takie piosenki można wykorzystać do nauki języka niemieckiego, jak najbardziej. Ja bardzo lubię piosenki w języku niemieckim i też uczę się słownictwa z tych piosenek. I tak na przykład podczas kursu niemieckiego w Goethe-Institut ostatnio miałam okazję poznać nową, fajną artystkę. Nazywa się Loredana. W ogóle to jest moja playlista z piosenkami w języku niemieckim. Podlinkuję ją